Howard Phillips Lovecraft W grobowcu W moim mniemaniu nie ma nic bardziej absurdalnego niż skojarzenia tego, co swojakie z tym, co zdrowe, które są typowe dla psychologii tłumu. Wystarczy wspomnieć sielską, jankeską okolicę gruboskórnego wioskowego przedsiębiorcę pogrzebowego, partacza, i nieopisany bałagan w grobowcu, a każdy przeciętny czytelnik mógłby oczekiwać zdrowej dawki groteskowego, czarnego humoru. Bóg mi jednak świadkiem, że prozaiczna historia, którą wolno mi już opowiedzieć z uwagi na śmierć George'a Bircha, zawiera w sobie dawkę grozy, przy której bledną nasze najmroczniejsze tragedie. Birch otrzymał prekluzję i zmienił swój fach w 1881 roku. Niemniej nigdy nie rozmawiał na ten temat, jeżeli tylko mógł go uniknąć. Podobnie jak jego stary lekarz, dr Davis, zmarły wiele lat temu. Uznano, że obrażenia i szok zostały spowodowane wskutek niefortunnego poślizgnięcia, w czasie, gdy Bircz zamknął się na 9 godzin w grobowcu, przechowalni cmentarza Pekwalej, skąd wydostał się nie bez trudu i użycia siły. Podczas gdy wszystko to było bez wątpienia prawdą, cała afera miała jeszcze swoją mroczną stronę, o której Bircz szepnął mi w pijanym widzie w stanie silnego delirium pod koniec swego życia. Zwierzył mi się, gdyż byłem jego lekarzem, Prawdopodobnie po śmierci Davisa poszukiwał kogoś, z kim mógłby podzielić się swymi zgryzotami. Był kawalerem, nie miał krewnych. Przed rokiem 1881, Birch był wioskowym przedsiębiorcą pogrzebowym w Pekwalei, tak gruboskórnym, opryskliwym i prymitywnym, jak tylko można sobie wyobrazić. Praktyki, które, jak zasłyszałem, mu przypisywano, byłyby dziś przynajmniej w mieście nie do pomyślenia. Jednak nawet Pek Valley zadrżało na wieść o elastycznych zasadach etyki przejawianych przez owego artystę śmierci w sprawach takich jak wartościowe rzeczy drogich świętej pamięci zmarłych, niewidoczne przecież pod wiekiem trumny, czy układanie i dopasowywanie niewidocznych członków nieboszczyków, Wewnątrz skrzyń, nie zawsze wykonanych z idealną, nienaganną dokładnością. Najkrócej mówiąc, Bircz był niedbały, nieczuły i niekompetentny. Niemniej wciąż twierdzę, że nie był on złym człowiekiem. Był co najwyżej bryłą tkanek, mięśni i kości, wykonującą pewne czynności. Bezmyślną, nieostrożną i ze słabością do butelki. Co udowadnia incydent, łatwy przecież do uniknięcia, jak również pozbawioną tej krztyny wyobraźni, która nie pozwalała przeciętnemu człowiekowi przekroczyć pewnej granicy dobrego smaku. Nie mam wprawy w opowiadaniu tego typu historii, i trudno mi zdecydować, od czego zacząć opowieść Birch'a. Przypuszczam, że powinno się zacząć od zimnego grudnia. 1880 roku, kiedy ziemia zamarzła i grabarze nie mogli kopać grobów aż do wiosennych roztopów. Na szczęście wioska była mała, a śmiertelność niska, tak że wszystkich nieboszczyków Bircza można było umieścić tymczasowo w prastarym, przejściowym grobowcu. Złe warunki pogodowe wpłynęły dwakroć bardziej rozleniwiająco na próżniaczego z natury przedsiębiorcę pogrzebowego, który teraz jak nigdy dotąd zaczął zaniedbywać swoje obowiązki. Jeszcze nigdy nie zbijał trumien równie niedbale i niezdarnie ani nie przejmował się stanem zardzebiałego zamka w drzwiach grobowca, które otwierał na siłę, a zatrzaskiwał z impetem, lekceważącym pchnięciem albo kopniakiem. Wreszcie nadeszły wiosenne roztopy i przygotowano skrzętnie groby dla dziewięciu ofiar posępnego żniwiarza oczekujących w grobowcu. Bircz, choć wzdragał się zarówno przed przeniesieniem ciał, jak i przed pochówkiem, rozpoczął owo żmudne zajęcie pewnego kwietniowego poranka, lecz musiał je przerwać przed południem z powodu silnej ulewy, która najwyraźniej zdenerwowała jego konia. Do tej pory udało mu się złożyć na spoczynek zaledwie jedno ciało. Należało do małoletniego Dariusa Peka, którego mogiła znajdowała się niedaleko od grobowca. Bircz postanowił, że następnego dnia zacznie od małego starego Matthew Fennera, gdyż jego grób również był dość blisko, lecz koniec końców odłożył zajęcie aż na trzy dni, do Wielkiego Piątku, 15 kwietnia. Nie był przesądny. Nie przejął się więc wcale dniem, w którym przystąpił do pracy, choć od tamtej pory odmawiał wykonania jakichkolwiek posług szóstego dnia tygodnia, który okazał się dlań feralny. Nie ulega wątpliwości, że wypadki, jakie zaszły owego wieczoru, wielce zmieniły George'a Bircza. W piątkowe popołudnie, 15 kwietnia, Bircz z koniem i wozem wyruszył do grobowca po ciało Matthew Fennera. Później potwierdził, że nie był wtedy całkiem trzeźwy, ale i nie pił na umór, jak później, gdy próbował o pewnych rzeczach zapomnieć. Miał po prostu w czubie i był na tyle nieostrożny, że rozdrażnił swego wrażliwego konia, który zbliżając się do grobowca, zaczął rrzeć, bić kopytami. I targać łubem, jak podczas ulewy przed kilkoma dniami. Dzień był pogodny, ale zerwał się silny wiatr. Bircz cieszył się więc, że wchodzi do zamkniętego pomieszczenia. Otworzył żelazne drzwi i znalazł się wewnątrz grobowca wykutego w zboczu wzgórza. Ktoś inny mógł poczuć od razu do wilgotnego, cuchnącego pomieszczenia. Wewnątrz którego znajdowało się osiem ułożonych niedbale trumien. Bircz wszakże był w owym czasie absolutnie nieczuły i jedynie co go interesowało, to przewieźć właściwą trumnę do właściwego grobu. Nie zapominał zjadliwej krytyki, kiedy krewni Hanny Bixby, pragnąc przenieść jej zwłoki na cmentarz w mieście, do którego się przeprowadzili, zastali pod płytą cmentarną trumnę sędziego kapuela. Światło było słabe, ale bircz miał dobry wzrok i nie wybrał trumny Asafa Sojera przez pomyłkę, mimo iż była podobna. Prawdę mówiąc, wykonał tę trumnę dla Matthew Fennera, jednakże odrzucił ją, uznając za wybrakowaną, zbyt marnie i niedokładnie wykonaną w przepływie osobliwego sentymentalizmu. Kiedy przypomniał sobie, jak miły, hojny i dobry okazał się dlań mały staruszek przed pięcioma laty, kiedy splajtował jego poprzedni interes. Dał staremu matowi najlepsze ze swoich wyrobów, ale z wrodzonej oszczędności zachował również wybrakowaną trumnę i zrobił z niej użytek, gdy asapsojer zmarł, powalony śmiertelną gorączką. Sojer nie należał do nazbyt lubianych mieszkańców wioski. Krążyło wiele opowieści na temat jego nieludzkiej mściwości i pamiętliwości za prawdziwe bądź wyimaginowane krzywdy. Bircz bez skrupułów przeznaczył dla niej niedbale wykonaną trumnę, którą teraz właśnie wyciągnął, poszukując trumny fenera. I właśnie w chwili, gdy rozpoznał starą trumnę mata, wiatr zatrzasnął drzwi, pozostawiając go w głębszym niż dotychczas półmroku. Przez niewielkie okienko wpadało niewiele światła, a przewód wentylacyjny u góry nie dopuszczał nawet najsłabszych promieni słońca. Tym oto sposobem Bircz zmuszony był gmerać po omacku, poszukując między trumnami zamka żelaznych drzwi. W półmroku zagrzechotał zardzewiałą klamką, pchając z całej siły żelazne okno. I nagle zaczął zastanawiać się, czemu masywny portal stał się nieoczekiwanie tak oporny. W półmroku również zaczął uświadamiać sobie prawdę i krzyknął głośno, jakby jego koń na zewnątrz mógł w odpowiedzi uczynić coś więcej niż tylko zarżeć żałośnie. Zaniedbany od dawna zamek najwyraźniej zepsuł się na amen, pozostawiając nieostrożnego przedsiębiorcę pogrzebowego uwiezionego w grobowcu, jako ofiarę własnej niefrasobliwości. Musiało to się wydarzyć około w pół do czwartej po południu. Bircz, z natury flegmatyczny i praktyczny, nie krzyczał długo, zaczął natomiast poszukiwać wokoło narzędzi, które, o ile dobrze pamiętał, powinny znajdować się w kącie grobowca. Wątpliwe jest, czy poruszyła go choć odrobinę zgroza i niezwykłość jego obecnego stanu. Niemniej, z całą pewnością, uwięzienie na odludziu, zdala od uczęszczanych ścieżek, wstrząsnęło nim do głębi. Przerwano jego pracę, i gdyby nie został uwolniony przez jakiegoś zbłąkanego wędrowca, musiałby pozostać w grobowcu przez całą noc, a może nawet dłużej. Niebawem odnalazł start narzędzi i wybrawszy młotek oraz dłuto, Bircz powrócił, przestępując trumny do drzwi. Zaczęło się robić duszno i nieprzyjemnie, ale na ten szczegół gruboskórny mężczyzna nie zwrócił najmniejszej uwagi, pracując, niejako na wyczucie, przy ciężkim, mocno skorodowanym metalu zamka. Wiele był gotów oddać za latarnię, lampę Albo ogarek świeczki. W tej jednak sytuacji zmuszony był polegać niemal wyłącznie na dotyku. Kiedy stwierdził, że zamek zatrzasnął się na dobre i raczej nie zdoła go otworzyć, dysponując tak skąpą liczbą narzędzi, Bircz zaczął poszukiwać innych możliwości wydostania się z zamknięcia. Grobowiec wykuty został w zboczu wzgórza tak. Że wąski kanał wentylacyjny powyżej biegł na długości kilku stóp w głębi ziemi i wydostanie się przezeń w ogóle nie wchodziło w grę. Jednakowoż wysoko nad drzwiami widniało małe okienko wykute w ceglanej ścianie, i choć wąskie, dawało szansę uwolnienia komuś, ktoż młodną pracą zdecydowałby się je poszerzyć. Jego wzrok spoczął na otworze a mózg zaczął głowić się nad sposobem dostania się na sporą, bądź co bądź, wysokość. W grobowcu nie było wszakże drabiny, a nisze trumienne po bokach i z tyłu pomieszczenia, z których Bircz właściwie nie korzystał, również nie umożliwiały dosięgnięcia okienka nad drzwiami. Pozostały jedynie same trumny, jako potencjalne stopnie, a Bircz, rozważając ów pomysł, Zastanawiał się nad najlepszym sposobem ich ułożenia. Trzy warstwy trumien oszacował, powinny wystarczyć, aby dosięgnąć okna, ale jeszcze lepiej sprawiłyby się przy czterech. Skrzynie były prawie równe i można je było układać jak cegły. Teraz zaczął zastanawiać się, jak z ośmiu trumien ułożyć czterowarstwową platformę, która byłaby dostatecznie stabilna. Na którą mógłby się wdrapać. Planując, mógł jedynie w głębi duszy żałować, że poszczególne elementy jego schodów nie były sporządzone solidniej. Wątpliwe jest, czy miał dość wyobraźni, aby równocześnie życzyć sobie, by były puste. Wreszcie zdecydował się ułożyć podstawę z trzech skrzyń ustawionych równolegle do ściany. Miała to być pierwsza platforma. Zadanie to wymagało najmniej wysiłku, a pozwalało na osiągnięcie żądanej wysokości. W końcu postanowił jednak sporządzić podstawę z dwóch tylko skrzyń, pozostawiając jedną w rezerwie na wypadek, gdyby do odzyskania wolności konieczne okazało się pokonanie jeszcze większej wysokości. Tym oto sposobem więzień ciężko pracował w półmroku. Poczynając sobie nader lekceważąco z doczesnymi szczątkami drogich nieobecnych i budując krok po kroku miniaturową wieżę Babel. Kilka trumien zaczęło pękać na skutek jego bezceremonialnego traktowania, to też postanowił zatrzymać solidnie zbitą skrzynię Matthew Fennera na sam koniec, by jego stopy miały możliwie jak najlepsze oparcie. W szarości grobowca wybierał je niemal wyłącznie na dotyk prawdę mówiąc, natknął się na nią niejako przypadkiem, gdyż wpadła mu w ręce, jakby z własnej woli, kiedy ułożył ją mimowolnie na trzecim poziomie. W końcu wieża została ustawiona, a zbolałe ręce przedsiębiorcy odpoczęły przez chwilę, gdy on sam usiadł na dolnym stopniu swej posępnej budowli. Bircz wspiął się ostrożnie na platformę, uzbrojony w niezbędne narzędzia, i stanął na wprost małego okienka, znajdującego się na wysokości jego piersi. Ścianki otworu wykonane były z cegieł i mężczyzna nie miał najmniejszej wątpliwości, że w krótkim czasie zdoła poszerzyć je na tyle, aby mógł przecisnąć się na zewnątrz. Kiedy zadał kilka pierwszych uderzeń młotkiem, koń na zewnątrz zarżał, a w jego głosie mogła zabrzmieć tyleż zachęcająca, co ironiczna nuta. Tak czy inaczej, ton był jak najbardziej trafny, gdyż nieoczekiwana twardość kruchych z wyglądu cegieł stanowiła sardoniczny komentarz dla marności ludzkich nadziei i stałości przeszkody, do pokonania której konieczny był każdy możliwy bodziec. Zapadł zmierzch, a Bircz wciąż pracował. Obecnie robił to nieomal wyłącznie na wyczucie, gdyż wiszące na niebie chmury zakryły tarcze księżyca. Choć robota szła mu, jak po grudzie, poczuł pewien przypływ otuchy wywołany powiększeniem górnej i dolnej krawędzi otworu. Był pewien, że zdoła wydostać się przed północą, aczkolwiek charakterystyczne jest dlań, że owa myśl wybrana była z wszelkich osobliwych implikacji. Nie zaniepokojony mrocznymi refleksjami związanymi z czasem, miejscem i towarzystwem. Jakie miało pod stopami, z destoickim spokojem odkuwał kolejne fragmenty cegieł, klnąc, gdy jakiś odłamek trafił go w twarz i wybuchając śmiechem, gdy jeden dosięgnął coraz bardziej zdenerwowanego konia, który rył kopytami ziemię o podal cyprysowego drzewka. W miarę upływu czasu otwór powiększył się na tyle, że bircz odważył się podjąć próbę przeciśnięcia się na zewnątrz. Zmienił nieznacznie pozycję, a trumny poniżej poruszyły się i zatrzeszczały. Stwierdził, że nie musi budować jeszcze jednego poziomu swojej platformy, aby osiągnąć należytą wysokość, powinien bowiem bez trudu przecisnąć się przez okienko, gdy tylko osiągnie ono odpowiednią średnicę. Musiała być chyba północ, kiedy Birch stwierdził w końcu, że otwór jest dostatecznie duży, by mógł się przezeń przedostać. Zmęczony i ociekający potem, pomimo wielu przerw na odpoczynek, zszedł niżej i przysiadł na dolnej skrzyni, by zebrać siły na ostateczną próbę prześlić zgnięcia się na drugą stronę i zeskoczenia na ziemię. Wygłodniały konier rżał raz po raz nieomal histerycznie, a Bircz, w głębi serca pragnął, aby zwierzę w końcu zamilkło. Nie wiedzieć czemu? Kładał chwilę swego uwolnienia i niemal obawiał się tego upragnionego kroku, nie był już wszakże młodzieniaszkiem i jego ciało nie miało dawnej sprawności. Kiedy wspinał się na górę po rozszczepiających się trumnach, czuł bardzo wyraźnie cały ciężar swego, krępego, potężnego ciała, zwłaszcza kiedy, znalazłszy się na szczycie, usłyszał przeszywający trzask pękającego drewna. Najwyraźniej próżne było jego planowanie i decyzja, by wybrać na górny poziom platformy najwytrzymalszą strumień. Kiedy bowiem na niej stanął, przegniłe wieko zapadło się, a jego stopy znalazły się pół metra niżej, zatrzymując się na powierzchni czegoś, czego Bircz nawet nie próbował sobie wyobrazić. Czekający na zewnątrz koń oszalały przeraźliwym głosem, lub może fetorem, który wypłynął z zamknięcia. Wydał ochrypły odgłos, który był zbyt nerwowy jak na rżenie i pomknął na oślep w noc, ciągnąc za sobą kolebiący się i turkoczący szaleńczo wóz. Bircz, znalazłszy się w nowym, upiornym położeniu, był zbyt nisko, by bez trudu wypełznąć na zewnątrz przez powiększony otwór okienny. Niemniej zebrał w sobie wszystkie siły, aby przynajmniej spróbować. Chwytając się krawędzi otworu, zaczął się podciągać, gdy wtem ni stąd ni zowąd poczuł, że coś trzyma go za kostki. Miało wrażenie, że jest ściągany w dół. W chwilę potem, po raz pierwszy tej nocy, poczuł dojmujący lęk, bo choć uparcie próbował, nie był w stanie uwolnić się od uchwytu czegoś, co stanowczo i bezlitośnie unieruchomiało jego stopy. Przeraźliwy ból! Płynący jakby z głęboki chran przeszył jego łydki, a umysł ubircza wypełnił wir przerażenia, wywołanego wyobrażeniem sobie drżask, obluzowanych gwoździ lub innych niebezpieczeństw związanych ze strzaskaną drewnianą skrzynią. Być może krzyknął, tak czy inaczej, kopał i wił się jak oszalały, bliski utraty świadomości. Instynkt pokierował nim, gdy przeciskał się przez otwór i później, gdy runął w dół, by ciężko wylądować na rozmokłej ziemi na zewnątrz. Wyglądało na to, że nie może chodzić, a wyłaniający się księżyc musiał być świadkiem przeraźliwej sceny, gdy Bircz, ciągnąc za sobą okrwawione kostki, na wpół oszalały, niczym bezmyślna maszyna, pełzł w kierunku domu dozorcy cmentarza, wbijając zakrzywione jak szpony palce w czarną ziemię. Jego ciało reagowało z przyprawiającą o obłęd powolnością, którą odczuwa człowiek ścigany przez upiory z najgorszych koszmarów. Nikt go wszakże nie ścigał, był sam i żywy, kiedy Armington, dozorca, odpowiedział na jego słabe niepewne skrobanie do drzwi. Armington pomógł bilczowi wejść do środka i ułożył na zapasowym łóżku, po czym wysłał swego synka, Edwina. Po doktora Davisa. Ranny był w pełni przytomny, ale bełkotał coś bez sensu, powtarzając raz po raz. Moje kostki! Puszczaj! Zamknięty w grobowcu. W końcu zjawił się doktor ze swoją walizeczką i po zadaniu kilku niezbędnych pytań zdjął z pacjenta wierzchnie odzienie, buty i skarpetki. Rany, obie kostki były upiornie poszarpane w okolicy ścięgien Achillesa. Mocno zaskoczyły starego lekarza, aż w końcu zdumienie przerodziło się w zgrozę. Jego pytania przepełniło poza profesjonalne napięcie, a dłonie drżały, gdy opatrywał zmasakrowane kończyny, bandażując je tak, jakby chciał jak najszybciej pozbyć się widoku upiornych okaleczeń. Jak na obojętnego z natury lekarza, złowieszcze. I przesycone grozą przesłuchanie, któremu poddał osłabionego przedsiębiorcę pogrzebowego, by wydobyć od niego wszelkie szczegóły dotyczące jego przerażającej przygody mogło wydać się doprawdy nietypowe. Z osobliwym niepokojem pragnął dowiedzieć się, czy Bircz był pewien, absolutnie pewien. Czyja skrzynia znajdowała się na samym szczycie, jak ją wybrał, skąd miał pewność. Wszak w grobowcu było ciemno, że trumna należała do fenera. I w jaki sposób umiał odróżnić ją od identycznej, bądź co bądź, skrzyni plugawego Asapa Sojera? Czy twarda, solidna trumna Fenera mogłaby poddać się tak łatwo? Davis prowadzący w wiosce długoletnią praktykę był, rzecz jasna, obecny przy obu pochówkach i wspomagał tak Fenera, jak i Sojera w ich ostatniej chorobie. Zastanawiał się przy tym... Podczas pogrzebu Sojera, jakim cudem mściwy farmer zdołał zmieścić się wyprostowany w skrzyni sporządzonej dla odznaczającego się niewysokim wzrostem Fenera. Po pełnych dwóch godzinach doktor Davis wyszedł, nakazując Birchowi, by kiedy go zapytają, upierał się, że rany spowodowane zostały wyłącznie przez drzazgi i sterczące strumny poluzowane gwoździe. Cóż innego, dodał. Można by udowodnić, lub w co można by uwierzyć, twierdząc inaczej. Najlepiej jednak, aby starał się omijać ów temat i przy leczeniu tych ran nie korzystał z usług innego lekarza. Bircz przez resztę życia stosował się do jego rady, dopóki nie opowiedział mi swojej historii, a kiedy ujrzałem blizny, wówczas już zastarzałe i pobielałe, przyznałem, że postąpił słusznie. Na zawsze pozostał kaleką, uszkodzeniu bowiem uległy główne ścięgna, sądzę jednak, że najbardziej ucierpiała jego dusza. Charakter mężczyzny, ongiś tak flegmatyczny i logiczny, został w nieodwracalny sposób spaczony i od owego feralnego zdarzenia Bircz w niesamowity wręcz sposób reagował na hasła Piątek, grobowiec, trumna czy inne, mniej wyraźne aluzje do pamiętnego dla niej wydarzenia. Jego spłoszony koń wrócił do domu, ale lękliwość i niepewność nie opuściły go już nigdy. Bircz zmienił fach, lecz zawsze coś go dręczyło. Może to tylko strach, a może osobliwe wyrzuty sumienia wywołane popełnionymi w odległej przeszłości występkami. Topił swoje zgryzoty w alkoholu, ale rzecz jasna, w ten sposób nie był w stanie zapomnieć, kiedy doktor Davis opuścił bircza owej nocy, wziął latarnię i udał się do starego grobowca. Księżyc oświetlał rozrzucone kawałki cegieł i posępną, brązową fasadę, a zamek wielkich drzwi ustąpił bez oporu, gdy Davis spróbował otworzyć je od zewnątrz. Lekarz, który widział już nie jeden koszmar w salach sekcyjnych, wszedł śmiało do środka i rozejrzał się wokoło. Tłumiąc mdłości ciała i umysłu, które wzmagał jeszcze upiorny widok i panujący wewnątrz fetor, raz krzyknął w głos, a w chwilę potem wydał z siebie jęk, bardziej przeraźliwy niż najdonośniejszy wrzask. Następnie pędem powrócił do domu dozorcy i złamał wszelkie zasady swego szlachetnego zawodu, brutalnie budząc i bezceremonialnie tarmosząc swego pacjenta. Z jego ust zaś dobywał się zjadliwy szept, który zaskoczonemu przedsiębiorcy skojarzył się z jadowitym sykiem witriolu. To była trumna asapa bircz, tak jak myślałem. Rozpoznałem go po zębach. W górnej szczęce brakowało mu przednich. Na litość boską, nigdy nie pokazuj nikomu tych ran. Ciało było w fatalnym stanie, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak silnej nienawiści malującej się na ludzkiej twarzy, lub tym, co kiedyś nią było. Wiesz, jak bardzo ten diabeł był mściwy, jak doprowadził do ruiny Raimonda w trzydzieści lat po procesie o miedzę i jak zdeptał tą psinę, która rzuciła się na nań z zębami w sierpniu ubiegłego roku. To był diabeł wcielony, i wierzę, Bircz, że jego nienasycona furia była w stanie pokonać czas i śmierć. Boże, jego gniew, jak to dobrze, że nie wybrał sobie mnie na ofiarę! Czemu to zrobiłeś, Bircz? szują i łajdakiem, jakich mało. Nie mam ci za złe, że dałeś mu wybrakowaną trumnę, ale tym razem posunąłeś się za daleko. Skąpstwo z ale dobrze wiedziałeś, że stary Fener był człowiekiem nikczemnego wzrostu. Nigdy, póki żyje, nie zapomnę tego widoku. Musiałeś wierzgnąć z całej siły, bo trumna Asapa leżała na podłodze. Miała pękniętą czaszkę i jej zawartość wypłynęła na zewnątrz. Widziałem już wiele, ale to, co tam ujrzałem, przeszło wszelkie dopuszczalne granice. Oko za oko, wielkie nieba Bircz. Muszę stwierdzić, że dostałeś co ci się należało. Na widok rozłupanej czaszki mdłości podeszły mi do gardła, ale krew zastrygła mi w żyłach dopiero, gdy ujrzałem nogi trupa, ucięte w kostkach. Tak aby ciało Asapa mogło zmieścić się do małej, wybrakowanej trumny Mata Fennera. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.